Czy młodzi ludzie zawiedli się na strajku kobiet? Czy może być tak, że są rozczarowani postawą organizatorów tej akcji? Czy to możliwe, że ta fala protestów, która rozpoczęła się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, powoli dogasa, kończy się? Skąd w ogóle tego typu rozważania? Otóż wczoraj zostały opublikowane postulaty opracowane dnia poprzedniego przez tzw. Radę Konsultacyjną powołaną przez organizatorów ogólnopolskiego strajku kobiet i mam wrażenie, że pojawiło się wokół nich sporo takich negatywnych głosów i to nie tylko od krytyków całej tej inicjatywy, całego strajku kobiet, ale niejako z wnętrza tego wydarzenia, tej inicjatywy. Dużo takich mieszanych opinii, niepewności, trochę krytyki pojawiło się ze strony osób, które od początku mocno angażowały się w te protesty, angażowały się w ten strajk kobiet. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się tej całej sytuacji, ale żeby nie było, że tutaj facet znowu poucza kobiety, jak robić rewolucję, ja też absolutnie nie mam zresztą takiej wiedzy, to chciałbym Wam zacytować trochę opinii osób, które właśnie były dość mocno zaangażowane w chodzenie na te wszystkie protesty, opinii kobiet. Jeśli jesteście ciekawi, z małym moim komentarzem później, jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. Kiedy byłem w poniedziałek rano u lekarza, dostałem od kolegi, młodszego kolegi, wiadomość o takiej treści. No i po ptakach boomerzy przejęli strajk. Zaintrygowało mnie to mocno, o co chodzi, co to znaczy, że boomerzy przejęli strajk, jacy boomerzy, no, o jaki strajk chodziło, to się domyślałem. Szybko zacząłem czytać najnowsze wiadomości, no i przeczytałem właśnie o postulatach, o tych wynikach pracy tej Rady Konsultacyjnej z niedzieli, o składzie tej Rady Konsultacyjnej, trochę już o komentarzach ludzi i no, przyznaję, że moje pierwsze odczucia też były mocno mieszane. Też się zacząłem zastanawiać, co myśleć w ogóle o tej całej sytuacji, bo to jednak jest temat, który uważam, że jest ważny dla nas wszystkich. Jest to wydarzenie w naszym kraju też dość wyjątkowe i no generalnie chciałbym, żeby wszystko to zakończyło się jakimiś dobrymi zmianami dla naszego kraju. Zresztą swoje poglądy na te różne tematy przedstawiałem w kilku wcześniejszych odcinkach. Pomyślałem więc, że postaram się zapytać niejako Was, bo skierowałem w swojej relacji na Instagramie, swoją drogą, kto mnie jeszcze nie obserwuje, to serdecznie zapraszam na ten Instagram Człowiek Absurdalny, chociażby po to, żeby uczestniczyć w tego typu akcjach. Więc zadałem pytanie, co myślicie o tych postulatach strajku kobiet i podkreśliłem, że szczególnie zależy mi na opinii osób, które, po pierwsze kobiet i osób, które się aktywnie angażują w te protesty, nie są tylko takimi obserwatorami z boku. I wybrałem dla Was teraz kilka takich komentarzy właśnie kobiet, takich, które były zaangażowane w te wszystkie protesty. Podkreślam, że oczywiście wiem, to nie jest żadna super miarodajna sonda tego, jakie obecnie uczucia panują wśród wszystkich zaangażowanych w strajk kobiet. Po pierwsze dlatego, że no wiadomo, osoby, które mnie obserwują na Instagramie, to już są osoby, które gdzieś tam myślą w jakiś sposób podobnie, są gdzieś bliżej tego tematu człowieka absurdalnego i poglądów, jakie tutaj przedstawiam. Po drugie, no ja też wybrałem te komentarze, bo dostałem kilkadziesiąt odpowiedzi, ja no nie ma czasu cytować wszystkich. Starałem się jednak wybierać tak, żeby zaprezentować różnorodne tutaj opinie i też zachować pewną proporcję co do tego, jakie emocje tam panowały. Posłuchajcie. Mam bardzo mieszane uczucia. Przez wzgląd na część składu. Na Boniego też mam alergię. Mam też problem z tymi postulatami. To nie są zmiany, które zrobi się w 7 dni. Są trafione. Z drugiej strony, jak nie teraz, to kiedy? Sama nie wiem. Po prostu zaczynam wątpić, czy cokolwiek może się teraz udać. Że brakuje tylko frytek do tego zestawu. 3. Ja jestem całym sercem za główną ideą strajku i większość tych postulatów też ma sens, ale tego się nie robi w taki sposób. Tak się właśnie traci wizerunek poważnego partnera do rozmowy. Chcą zmienić wszystko i to najlepiej na wczoraj. Czuję się trochę jak frajer, bo to podwaliny partii. To tak, o ile z większością postulatów strajku kobiet ciężko jest mi się nie zgodzić, bo reprezentują one moje wartości i poglądy bliskie memu sercu, to nie podoba mi się, że pod przykrywką pospolitego ruszenia organizacja ta i ludzie z nią nierzadko mniej niż bardziej związani w atmosferze kryzysu chcą rozkręcić własną karierę polityczną, bo tak to niestety na ten moment wygląda. Ponadto zawłaszczanie sobie pod wieloma względami ponadpodziałowego ruchu, którym jest obecny zryw społeczny przez jedną organizację, której poglądy powszechnie uznawane są w naszym kraju za skrajne, działa na niekorzyść strajku samego w sobie, wykluczając osoby o poglądach mniej lewicowych czy katolików wspierających manifestacje. Sama uważałam, że postulatów robi się multum. Przestałam trochę być z nimi na bieżąco. Na początku sama stwierdziłam, że najpierw zajmijmy się całkowicie dozwoloną aborcją, potem rozliczajmy z wydawania pieniędzy na rządową telewizję czy kościół. Potem po namyśle jednak stwierdziłam, że druga okazja
w której głos kobiet, osób queer, będących potężnym wsparciem dla strajku, będzie tak głośnie słyszalny, może się już nie nadarzyć, więc może i lepiej wyrzucić teraz wszystko na ławę. Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że postulaty są ogólnie super i w takiej Polsce chciałabym żyć, tylko na chwilę obecną są po prostu nierealne. Wygląda to trochę tak, jakby dziewczyny chciały rozwiązać wszystkie problemy tego świata i tak naprawdę już nie wiadomo, o co jest walka w tych protestach. Zaczęło się od niezadowolenia z wyroku, część manifestujących osób pewnie chciałaby wrócić do kompromisu i mam poczucie, że za chwilę cała ta energia ludzi gdzieś się ulotni. Zostanie tylko ta faktyczna skrajna lewica, chociaż akurat w Polsce to określenie jest zabawne, i ostatecznie nic nie uda się ugrać. Mam jednak nadzieję, że tak się nie stanie. Pozdrawiam. Popieram je. Uważam, że nie prosimy o wiele. Raczej dziwne jest dla mnie, że żyjemy w XXI wieku i nie jest to oczywistością i normą. Jak najbardziej popieram. Smutne tylko jest to, że wydają się być utopią, a przecież równość, pieniądze na potrzebujących, rozdział kościoła od państwa powinien być normą, a nie jedynie nierealnym marzeniem. Wspieram, choć boję się myśleć, jaki to będzie miało finał. Myślę, że interesującym paradoksem, który wyłania się z tych opinii, jest niejako dla nich, w większości z nich wspólny i z którym ja też bardzo mocno się identyfikuję, jest to, że z jednej strony zgadzamy się z postulatami, wydają się one nam rozsądne, chcielibyśmy niejako takiej Polski, takiego świata, a z drugiej strony czujemy jednak jakiegoś rodzaju rozczarowanie, zawód, brak wiary w to, że da się zrealizować, że to jest odpowiedni sposób realizowania ich, że to jest odpowiednia rola dla tego strajku kobiet, wedle tego, jak był on od początku jakby planowany, przedstawiany i prowadzony. Czytałem kiedyś o takiej zasadzie dyskutowania, że jeżeli chcesz kogoś jako przekonywać argumentami, wygrać jakiegoś rodzaju spór, dyskusję, to bardzo ważne jest, żeby postawić raczej na jakość argumentów, czyli na przykład mieć jeden, ale taki, z którym po prostu nie da się dyskutować, nie taki, który da się podważyć, zamiast kilku, wśród których któryś jest tym słabszym, któryś lub kilka z nich są takie, że można z nimi dyskutować, można je niejako podważać. I choć podobno większość ludzi właśnie popełnia ten błąd, że stawia raczej na ilość, na liczbę, bo im się wydaje, że im więcej będą mieli argumentów, tym większa będzie ich siła przekonywania, to jednak dużo lepiej skoncentrować się na jakości i postawić właśnie na nawet na jedną rzecz, ale taką, która jest absolutnie niepodważalna, taka, z którą no, dyskusji już się za bardzo prowadzić dalej nie da. I być może to jest właśnie przypadek dotyczący trochę tego strajku kobiet, że wiele osób ma poczucie, że ten jeden bardzo ważny postulat, pod którym podpisali się niejako wszyscy zaczynając, on wyewoluował w tak dużą grupę, szczególnie jeszcze niektórych dość mglistych, niektórych może z którymi, no przede wszystkim dlatego, że brakuje im szczegółów, można jeszcze na tym etapie mocno dyskutować, ciężko jest się tak w pełni z nimi identyfikować i przez to niejako ta cała misja, ten silny i bardzo spójny do tej pory, mocno energetyzujący ludzi przekaz, się rozmył. Ponieważ protesty obecne opierają się głównie na ludziach młodych, to też takim zarzutem wobec tego, co wyprodukowała ta rada konsultacyjna, wobec tych postulatów jest no, niejako skład tej rady, co zresztą też się przewijało w tych komentarzach. Padają takie argumenty, można poczytać, że no jednak dlaczego tyle takich starszych osób teraz niejako przekuwa tą energię, tą odwagę, to zaangażowanie ludzi młodych w jakieś konkrety? Gdzie są trochę ci ludzie młodzi w tej całej sytuacji, kiedy zastanawia się, tutaj ta rada jest tworzona i ruch zastanawia się dalej nad swoimi kolejnymi krokami, więc niejako to może powodować też pewnego rodzaju rozczarowanie i poczucie może trochę bycia zdradzonym przez dużo młodych osób. Też samo, no tutaj akurat padło jedno nazwisko ministra Boniego wśród komentarzy, które wybierałem. Ja przyznam szczerze, że nie mam specjalnie jakichś emocji i skojarzeń konkretnych z tą osobą, oprócz tego, że dobrze kojarzę go jako ministra będącego w rządzie Platformy Obywatelskiej, więc jakby ciężko odciąć mu ten ogon i niejako spuściznę partyjną. Bardzo mocno kojarzą się politycznie z jakąś konkretną opcją. I teraz to też myślę, że są trochę pytania, które w tym momencie powodują ten taki niepokój i niepewność, co dalej w ogóle z tym ruchem, w którą stronę on kieruje. Czy on nie jest jednak w jakiś sposób podporządkowany jakiemuś środowisku politycznemu, co przede wszystkim zarzucają prawicowe ugrupowania, co ta prawa strona jakby od początku stara się jakby zarzucić jako główny argument właśnie temu strajkowi kobiet.
Może jeżeli pojawia się osoba powiązana z tym jednym ze środowisk opozycyjnych, przynajmniej mocno w przeszłości, to może brakuje osób powiązanych z innymi obecnie środowiskami opozycyjnymi, tymi powiedzmy nierepresyjnymi, czyli jakby popierającymi chociażby ten główny postulat, czyli jednak liberalizacji tej sprawy aborcyjnej. No bo teraz w którą stronę zmierza ten ruch i w zasadzie komu ma służyć ten program i te postulaty? Mam wrażenie, że to też buduje poczucie takiego trochę chaosu, zagubienia i tracenia powoli wiary w całą tą ideę. Bo czy te postulaty to ma być ultimatum niejako dla rządu, czyli drogi, rządzie masz je spełnić, bo inaczej masz odejść, chociaż z drugiej strony jednym z postulatów jest, że rząd i tak ma odejść, więc trochę to jest paradoks, że te postulaty miałyby być kierowane do rządu w formie ultimatum. Czy to jest program, który może teraz wziąć dowolna partia polityczna i próbować go, czy jeżeli zdobędzie większość kiedyś tam w parlamencie, samemu go realizować? Czy to jest program właśnie zawiązywany niejako partii, opcji politycznej? Niby nic takiego się nie pojawiało, ale ludzie jakoś sami z siebie zaczęli czuć, podejrzewać, kojarzyć, że tak to trochę wygląda, jakby tutaj zawiązywała się jakaś formacja polityczna i to też pogłębia ten, mam wrażenie, osłabia to zaufanie, pogłębia tą niepewność i poczucie chaosu. A z drugiej strony, może tak właśnie wygląda praca nad realną zmianą, to przekuwanie tej energii społecznej, tego zbuntowania, tej złości w coś, co rzeczywiście ma stanowić jakąś poprawę, jakąś szansę przynajmniej na poprawę tego, jak wygląda, powiedzmy, sytuacja w naszym kraju. I trafiłem dzisiaj na taki filmik Sławoja Żyszka, do którego nawiązuję tutaj nieraz, pod tytułem What I'm interested is the morning after. Link do niego możecie znaleźć sobie w opisie tego odcinka. Taki krótka, 10-minutowa przemowa Żyszka, między innymi na temat tego właśnie jego obserwacji co do takich dużych, pełnych energii, pełnych niejako często złości, ale też poczucia radości, nadziei, zrywów ludzi, takich trochę rewolucyjnych momentów, bo może nie jeszcze samych rewolucji, trochę tego, co już mam wrażenie, że się zadziało w naszym kraju, że był ten wybuch tego sprzeciwu, tej energii społecznej, ludzie wyszli na ulicę, zostali usłyszeni, oczywiście jeszcze droga do osiągnięcia czegokolwiek jest bardzo daleka, ale niejako to się już zadziało i tutaj Żyżek zauważa, że to jest zawsze wszystko fajnie, super wygląda, ale to, gdzie legną wszelkie takie masowe próby zmienienia czegoś, te wszystkie pewnego rodzaju rewolucje, próby zmian społecznych, to jest ten następny dzień, to jest ten kolejny poranek, kiedy trzeba usiąść, jakoś zagospodarować tą energię, przekuć ją w jakieś konkrety, przekuć ją w coś realnego. I tutaj zawsze zaczyna się kłócenie, zaczyna się tracenie tej energii, pojawiają się osoby niezadowolone. Może to tak właśnie wygląda. Żyżek w tym swoim przemówieniu nawiązuje do filmu, który swoją drogą też lubię, ale z innych powodów niż koniecznie realistyczności politycznej, do filmu V jak Vendetta, o sytuacji, kiedy obalany jest totalitarny niejako system w takiej wersji dystopijnej Wielkiej Brytanii. I on też tam zwraca uwagę, że ten film, co go bardzo denerwuje, on się kończy w taki sposób, że udała się rewolucja, rząd niejako ten totalitarny jest obalony, ludzie przejmują znowu władzę, ale jego zdaniem to jest dopiero połowa, jak nie start samej prawdziwej historii, bo kłopoty, bo schody, żeby zbudować coś dobrego, zaczną się dopiero później. Konkludując, nie zazdroszczę absolutnie tym, którzy teraz próbują przekuć tą energię tego ruchu, tego protestu, tego strajku kobiet, jakieś konkretne i realne zmiany, no bo to jest dopiero ta najcięższa część tej całej drogi. Może też to obecne zamieszanie, które wyniknęło w poniedziałek, jest po prostu pewnego rodzaju błędami w komunikacji, może też pewnymi błędami niezauważonymi do końca przez organizatorów, które będą teraz korygowane. Tutaj w tej kwestii też dostałem bardzo ciekawą wiadomość, tutaj akurat znajomej koleżanki, mocno zaangażowanej w temat, która widzi to tak. Bo masz raczej dość trzeźwo myślące audytorium. Z jednej strony tak, z drugiej przykład skasowania wulgarnej wypowiedzi pani Lampard w stosunku do pana Hołowni wskazuje, że jest to środowisko raczej podatne na reakcje społeczne. Skład Rady Konsultacyjnej już spotkał się z ostrą krytyką, więc zobaczymy, co to będzie, ale raczej mam sceptyczne podejście. Po południu przeczytałem zresztą pewnego rodzaju, wydaje mi się, że doprecyzowanie, że ten skład Rady dopiero to jest pewnego rodzaju otwarcie, że łącznie ma tam być prawie 100 osób, czy nawet ponad 100 osób, które będą się dzieliły na pewnego rodzaju podkomisje, które będą opracowywały bardziej szczegółowo te poszczególne postulaty, więc jeszcze myślę, że zobaczymy, co z tego wyniknie.
A koniec końców, taki wątek, który chciałem postawić, czy nawet to, jeżeli liderzy teraz obecnie tego strajku kobiet się mylą, jeżeli to są błędne osoby na tej pozycji, to czy to oznacza, że sam ten strajk jest czymś przegranym, że ta energia, te protesty, które powstały, to wszystko, co się zadziało, musi pójść koniecznie na marne? I tutaj jeszcze ostatnia wiadomość z tej dość ciekawej rozmowy z moją znajomą. Natomiast uważam, że to, że samozwańczy liderzy ruchu zawodzą, nie sprawia, że mamy w tym momencie się poddać i zaprzestać dalszej działalności. Każdy zryw ma raczej charakter krótkotrwały, ale póki atmosfera jeszcze nie ostygła, a zainteresowanie tematem nie opadło do zera, myślę, że warto wycisnąć z tej, niecenzuralne słowo, sytuacji, ile tylko dobra się da. W życiu nie przeprowadziłam tylu rozmów około światopoglądowych z moimi znajomymi czy rodziną. Nawet mój dziadek, skrajny pisowiec, wyraził oburzenie i niechęć w stosunku do decyzji uwielbianej partii. Dostałam naprawdę dużo wartościowego feedbacku od znajomych, zarówno tych z prawej, jak i z lewej strony, bo uważam, że nie ma lepszego sposobu na, niecenzuralne słowo, obecnej władzy, niż edukacja i umiejętność porozumienia się w społeczeństwie. Przytaczam Wam te wiadomości, te komentarze, bo muszę przyznać, że bardzo mocno się zgadzam z tym podejściem. Ktoś to bardzo, bardzo wartościowo ujął. I byłem nawet sam osobiście na piątkowym, tym największym proteście w Warszawie i pomijając, że generalnie zgadzam się z postulatami całego tego strajku, tego protestu, też bardzo chciałem się przekonać na własne oczy, zobaczyć, jacy rzeczywiście ludzie tam przychodzą, bo krąży wokół tego oczywiście mnóstwo różnych sprzecznych informacji, jaka rzeczywiście tam panuje atmosfera. I no nie mogę ukryć, że uderzyła mnie ta taka atmosfera i tego hasła, które było wielokrotnie tam podkreślane, takiego siostrzeństwa, które panuje pomiędzy tymi ludźmi. Trochę w historii takich ruchów społecznych to określenie tego siostrzeństwa jest czymś trochę nowym. Do tej pory często się mówiło o braterstwie. Ja teraz nie chcę wartościować tutaj od strony płciowej tych rzeczowników, co jest bardziej cenne, wartościowe, ale myślę, że to może być taki symboliczny wymiar pewnej nowej wrażliwości, jaka może się rodzić między ludźmi, pewnego rodzaju nowej solidarności i wspierania się. I bardzo mocno mi się to kojarzy i przypomina z teorią opisywaną, to i też już przeze mnie nieraz cytowaną, Erisha Fromma na temat tak zwanego matriarchatu. I teraz pomijam historyczne rozważania, czy ten matriarchat kiedykolwiek w historii ludzkości panował, czy zawsze mieliśmy do czynienia ze społeczeństwami patriarchalnymi, bo jako pewnego rodzaju idea, pewnego rodzaju model, ten matriarchat jest jak najbardziej możliwy i tutaj nie chodzi wcale o to, że teraz kobiety obalają władzę mężczyzn, bo po pierwsze uważa się, że mężczyźni rządzą światem i teraz, nie wiem, kobiety ich pokonują w jakiegoś rodzaju rewolucji, teraz kobiety rządzą światem i to będzie matriarchat. Nie, to byłby kolejny patriarchat, tylko rządzony przez kobiety w tej warstwie takiej antropologicznej, w tej warstwie symbolicznej. W matriarchacie, w przeciwieństwie do patriarchatu, ma chodzić o to, że nie ma takiej tej hierarchii, nie ma takiego tego wodzostwa, tego zróżnicowania, tego założenia, że muszą być jacyś przegrani, jacyś wygrani. Fromm tutaj mocno nawiązuje do takiego symbolu miłości matki, która porówno kocha niejako wszystkie te swoje dzieci, każde z nich pięknie akceptuje. Znów mówimy tutaj o warstwie symbolicznej, pokazując to jako przeciwieństwo takiej typowej miłości ojcowskiej, która zawsze ma swoich faworytów, która ma swoje twarde zasady, które nie można się sprzeciwiać. Zauważmy, że widzimy to chociażby bardzo mocno w religiach różnych tych najbardziej popularnych w naszej obecnej kulturze. I teraz, czy to nazwiemy tego rodzaju jakiegoś rodzaju matriarchatem, czy właśnie tym siostrzeństwem, to pomijając, czy jest możliwe stworzenie takiego może utopijnego społeczeństwa, w którym rzeczywiście panuje ta wspaniała, piękna równość, akceptacja, wsparcie i solidarność, to jednak widzimy wyraźnie, że może być gorzej, że nasz kraj może skręcać i już skręca, i to jest trochę przeciwko temu są te protesty, skręca w stronę zabijania tych ideałów właśnie solidarności, równości, sprawiedliwości dla wszystkich, że skręcamy w tą niejako symboliczną stronę patriarchalną, bo zobaczcie, że od paru lat coraz mocniej wzmacnia się taki model, mamy tego wodza, który ma swoich tych najbardziej faworyzowanych, przybocznych, faworytów, trochę lizusów, ma swoje faworyzowane grupy społeczne, na których się opiera, jest ta duża, szeroka, szara masa, która jest
traktowana przez niego bardzo instrumentalnie i są później te grupy społeczne, czy te kategorie, które niejako są wykluczane i tutaj bardzo arbitralnie podchodzi się do nich, że one się nie wpisują w jakiś ten światopogląd, tą wizję tego wodza z różnych powodów, chociażby swojej orientacji, po prostu, tak jak powiedziałem, jest to bardzo mocno arbitralne, to jakoś nie pasuje do tego prezentowanego światopoglądu, więc widać, że jest alternatywa, że nie musimy iść koniecznie w tamtą stronę, że możemy dążyć przynajmniej do tego, moim zdaniem chociażby, lepszego modelu, jak ten świat, jak to nasze społeczeństwo, jak ten nasz kraj mógłby wyglądać. Tak na sam koniec nie chcę absolutnie wychodzić na naiwnego idealistę, który dąży do jakiegoś utopijnego projektu świata, ale często słyszy się taki argument, że zmiany na lepsze, no one są bardzo, bardzo trudne, są bardzo, bardzo skomplikowane i dlatego świat niejako tym się usprawiedliwia, że świat często stoi w miejscu i się nie zmienia, nie poprawiają się przeróżne obszary tego, jak funkcjonujemy, z jakimi problemami zmagamy się na co dzień jako ludzie, jako społeczeństwa. I tak sobie myślę w tych różnych chwilach, że bardzo trudne, bardzo skomplikowane to było rozszczepienie atomu, to było zbudowanie statków kosmicznych, budowanie superinteligentnych komputerów i jakoś poradziliśmy sobie z tym, więc ja myślę, że to, że coś jest bardzo trudne, absolutnie nigdy nie powstrzymywało człowieka, więc może to nie jest wcale tak, że nie potrafimy zbudować, nie potrafimy zmienić czegoś na lepsze, stworzyć trochę lepszego społeczeństwa, ulepszać go przynajmniej, doskonalić krok po kroku, ale po prostu przy tym wszystkim nam się nie chce. Dlatego mimo wszystko, mimo tej może jakiejś krytyki, która tutaj była i przedstawienia tych głosów negatywnych wobec tego, co się teraz dzieje w naszym kraju, wobec ruchu strajku kobiet, to bardzo mocno trzymam kciuki, bo trzymam kciuki za co? Trzymam za to, żeby wyniknęło coś dobrego z tej potężnej energii, motywacji i zaangażowania młodych ludzi, z tego sprzeciwu, z którym niekoniecznie musimy się zgadzać co do obszarów i wszystkich postulatów, ale z tego, że ta energia w ludziach, te emocje, ta nadzieja jest i myślę, że to jest potencjał na zrobienie jakiegoś kroku do przodu, na zrobienie jakiegoś kroku w dobrą stronę. No ja wierzę, że to się jeszcze może udać, mam na to ogromną nadzieję. Myślę, że jest szansa na dobre owoce tej całej sytuacji w bliższej, dalszej przyszłości. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie aż do teraz. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy i jeszcze przemyśleń, jak Wy widzicie całą tą sytuację, teraz już tak zupełnie szeroko. Zapraszam jeszcze raz na Instagram Czek Absurdalny, chociażby po to, żeby czasami brać w takich super szybkich sondach i później może się pojawić Wasze myśli, Wasze przemyślenia w odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście tutaj kiedyś wrócić. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się.